Witam wszystkich, mówi Zofia z Krakowa. Bo nie prosicie. Jednym z często zadawanych pytań w związku z modlitwą jest, czy moje modlitwy naprawdę mogą poruszyć Boga, by uczynił coś, czego w przeciwnym razie nie uczyniłby? Jest to logiczne pytanie, bo na nie odpowiedzieć musimy sięgnąć do Pisma Świętego i dowiedzieć się, co Biblia mówi na ten temat. Łukasz 11:9-10. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Jakuba 4:2. Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Jakuba 5:16-18. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Co wersety te mówią o powiązaniu naszych modlitw z Bożymi działaniami? W jakkolwiek istotnym stopniu modlitwa nas zmienia, wpływając na naszą więź z Bogiem i z bliźnimi, Biblia wyraźnie mówi, że nasze modlitwy wpływają także na działania Pana. Gdy prosimy, On odpowiada w taki czy inny sposób. Przeczytaj 1 Mojżeszową 18:22-33. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem. A zbliżywszy się, Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych, czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan, jeśli znajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Odpowiedział Abraham i rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem. Może zabraknie 5 do tych 50 sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto z powodu tych 5? I rzekł, nie zniszczę, jeżeli znajdę tam 45. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł, może znajdzie się tam 40. I odpowiedział, nie uczynię ze względu na tych 40. I rzekł, niech się nie gniewa Pan, proszę, że jeszcze mówię. Może znajdzie się tam 30. I odpowiedział, nie uczynię, jeśli znajdę tam 30. I rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana. Może znajdzie się 20. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 20. I rzekł, niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę. Może znajdzie się tam 10. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 10. I odszedł Pan, a gdy skończył rozmowę z Abrahamem, Abraham zaś wrócił do miejsca swego. Bez względu na filozoficzne trudności związane ze zrozumieniem tej prawdy, Bóg odpowiada na modlitwy ludzi. On obiecał, że nie będzie, że tak będzie, a na Jego obietnicach możemy polegać.
jak jeśli ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, a ja ich wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Druga Kronik 7:14. Czego obietnica ta uczy nas o modlitwie? Zwróćmy uwagę, że Bóg nie uzdrowi ich kraju tylko dlatego, że proszą. Zostali oni wezwani do modlitwy, ale modlitwa jest tylko jednym z elementów ogólnego ożywienia duchowego. Przypuszczalnie jednym z najlepszych przykładów tej zasady jest ten werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 1 Jana 1:19-9. Widzimy tu mocne powiązanie modlitwy, w tym przypadku z wyznaniem grzechów, a Bożym działaniem w naszym życiu. Gdy wyznajemy nasze grzechy, Pan je przebacza, a w wyniku tego oczyszcza nas także od wszelkiej nieprawości. Werset ten wyraźnie wskazuje, że jeśli nie będziemy się modlić i jeśli nie wyznamy naszych grzechów, Bóg nam nie przebaczy. Niewątpliwie w takich przypadkach Zbawiciel działa w odpowiedzi na nasze modlitwy. Dziękuję.